Friendly UAV inbound. HCXD deployed. That's a kill. Ice. KIA. Outrider, KIA. Be advised, hostile HCXD spotted. Nomad down. Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Black Ops 3 Beta, jeszcze. Udało mi się jeszcze zagrać, słuchajcie, ponieważ byłem piątek, sobota, niedziela poza domem i no już myślałem, no dobra, to już koniec dla mnie bety. Bardzo miła niespodzianka była, gdy wróciłem, bo okazało się, że beta jeszcze jest dostępna wczoraj, czyli w poniedziałek i we wtorek do południa. Także mały co nieco jeszcze pograłem, ponagrywałem troszkę materiałów i co mogę powiedzieć jeszcze raz, słuchajcie, bo troszkę więcej można było odblokować. Kolejna mapa, tą którą widzicie, taka śnieżna, na której można było pograć. Mogliśmy odblokować chyba do 45 bodajże levelu, może więcej. W każdym razie kolejne zdolności specjalisty, ostatniej nie udało mi się odblokować. W każdym razie pograłem sobie na przykład innymi też brońmi. To jest właśnie jedna z nich, to jest pistolet maszynowy VMP, który aż mnie troszkę zadziwił i zszokował, że tak dobrze mi się nim grało. To jest takie troszkę, porównałbym to trochę do Uzi, słuchajcie, bardzo szybkostrzelne, ładowane tak jak widzicie od dołu, takim dłuższym magazynkiem właśnie jak byłoby to Uzi. Tak więc bardzo fajna broń i muszę przyznać, że zrobiono dwie bardzo dobre rzeczy. Wydaje mi się, że balans broni jest dosyć fajny. Nawet grając, słuchajcie, ostatnio tym ARK, jak dobrze pamiętam, 7 się nazywa, to taki AK-47 troszkę podrabiany. To tak jak na początku słabo mi się nim grało, tak ostatnio pograłem nim troszkę więcej i super, po prostu rewelacja. Każdą jedną bronią mogłem coś ugrać. Grałem też shotgunami, co prawda nie jest to proste. Nie jest to proste, ponieważ trzeba odblokować tak naprawdę w shotgunie wszystko. Łącznie z tą przedłużaną lufą, czy jak dobrze pamiętam, long barrel. Do tego jeszcze rapid fire, tak więc szybciej możemy na przykład tą pompką strzelać. Tak więc to naprawdę świetne. To naprawdę świetnie zrobiono. Mało tego, te spawny, słuchajcie, tak jak mogliśmy narzekać, naprawdę mogliśmy narzekać w Advanced Warfare na spawny, tak tutaj po prostu rewelacja. Co prawda, są sytuacje, gdzie na niektórych mapach, takim talinem właśnie, można przymknąć trochę res przeciwnika. To jest trochę nienormalne, ale mało się kiedy zdarza, żeby przeciwnik spróbował użyć a przynajmniej dwóch ludzi, bo wystarczyłoby tylko dwóch ludzi, żeby zlikwidować takiego talina za pomocą wyrzutni. Prosta sprawa, żeby coś takiego zrobić, ale mało co kto robi. Często gęsto można rzeźnie zrobić na chociażby jednej z map, którą mieliśmy tutaj dostępną do obczajenia. Mogliśmy tam robić rzeźnie, jeżeli zamknęliśmy akurat przeciwnika na spawnie. To nie było zbyt fajne, aczkolwiek, no mówię, to jest kwestia i wyłącznie tylko tutaj ogarnięcia drużyny, czy chce być się pana, czy nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o te pozostałe bronie, o shotguny, no to czy LMG bardzo fajne, szkoda, że tylko dwa mogłem odblokować, ale LMG bardzo fajnie się gra. Wszystkimi szturmowymi tak naprawdę fajnie się gra. I to zobaczcie, Keep Hustle. Dostałem hejtera i zginąłem niestety. Hater, czyli taki Blackbird. Tu jeszcze powiem jedną rzecz, że dużo łatwiej już teraz striki mi się wbija. Może trochę to sprostuję, że po prostu tak jak ostatnio powiedziałem na tych moich pierwszych wrażeniach z bety, że ciężko jest wbić te striki. Wszystko oczywiście kwestia ogrania, szczerze mówiąc, bo i odpowiednich strików, bo w momencie, gdy wbijamy takiego hejtera, więc takiego Blackbirda, to zupełnie inaczej wygląda nasza walka z przeciwnikiem. Mamy bardzo dużą przewagę. Co prawda można to zestrzelić, nie tak jak w przypadku było to Black Ops 2,
i można bardzo łatwy sposób no po prostu zlikwidować i utrudnić życie tutaj ludziom, którzy używają takiego streaka, ale to oczywiście wszystko też zależy od tego, jak kto gra. Dosyć często widzę, że ludzie zaczynają robić jedną bardzo mądrą rzecz, co mi się podoba, że myślą. A jest możliwość hakowania urządzeń przeciwnika, czy nawet UAV, i można oczywiście przyjąć kontrolę nad takim UAV. W momencie, gdy ostatnio bardzo często używałem UAV, dosyć często też przeciwnicy używali tego urządzenia, które nam hakowało UAV. A jeszcze do tego niektórzy korzystali z czegoś takiego, na przykład w naszej już drużynie, ponieważ zestrzeliwali po prostu to UAV. Tak więc, słuchajcie, można było na wiele, wiele sposobów zagrać, rozegrać taki meczek i wbijać sobie kolejne to streaki. Tak więc to muszę powiedzieć, że akurat dosyć fajni ludzie tutaj grają. Tak więc, kurczę, no bardzo pozytywnie odebrałem tą betę, słuchajcie. I jeżeli, mówię tak, jeżeli będzie takie połączenie, jak jest do tej pory, jak było do tej pory, czyli tak jak w becie, to muszę stwierdzić, a raczej stwierdzę, jeżeli będzie tak w pełnej wersji, że jest to najlepsze połączenie z wszystkich serii Call of Duty. Po prostu rewelacyjnie mi się grało. Słuchajcie, ja tam sprawdzałem sobie co prawda te pingi. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Miałem tam gdzieś w granicach 16, góra do 45 milisekund. I wiedziałem, że kiedy strzelam do tego kogoś, to trafiam go. Wiedziałem, kiedy przestać. Bardzo podobną sytuację miałem w Modern Warfare 2, że jeżeli trafiłem tego kogoś, to wiedziałem, że już mogę przestać strzelać i już tego kogoś mam. Wielokrotnie w następnych częściach Call of Duty czegoś takiego nie miałem. A tutaj naprawdę rewelacyjne połączenie i oby tak pozostało do tej finalnej i pełnej wersji Call of Duty Black Ops 3. Cóż mogę jeszcze powiedzieć, słuchajcie. Szkoda, że beta trwała tak krótko. No, chcielibyśmy, żeby oczywiście trwała na bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, o te nadal trapiące niektórych zdolności specjalistyczne, to szczerze mówiąc nie znalazłem lepszej od Combat Focus. Nie znalazłem. Jest jeszcze jedna dostępna, która była zablokowana i której nie mogliśmy odblokować. Ale ta mi najbardziej służyła. Ona zbliżała mnie do streaków. Ona mi nabijała tak naprawdę te streaki. Zastanawiałem się, dlaczego ludzie używają czegoś innego, ponieważ można było oczywiście wziąć specjalną klasę, która sprawiała, że mogliśmy wystrzelić. To było dosyć fajne i niebezpieczne. Takie nanoroje, które atakowały przeciwników, one były słabo widoczne. Często ludzie, w tym i ja, ładowali się na właśnie te nanoroje. I można było tym też nabić parę fragów, ale to było raptem powiedzmy 2, może 3 fragi góra, słuchajcie, i tyle. A dzięki temu, to zobaczcie co ja robię, nabijam sobie kolejne to streaky, jeszcze do tego mam to razy 2, jeżeli zapodam to Combat Focus w odpowiednim momencie, i wbija mi to kolejne. Tak więc, no co prawda, tutaj no nabiłem tutaj tego hejtera, nie nabiłem tego następnego streaka, czyli Rapsa, jak dobrze widzę tutaj mam. Ale niejednokrotnie miałem takie sytuacje, że nabijałem Rapsa, nabijałem jeszcze jakieś inne streaky, tak więc zupełnie inaczej to rozgrywałem. No i zobaczcie, oczywiście widzę gdzie kto jest, tak więc no świetnie, po prostu świetnie, słuchajcie. Naprawdę rewelacyjnie mi się grało, ja aż jestem szczerze mówiąc zdziwiony, że gra, która no, klimatem do końca mi nie odpowiadała, więc fakt, że będzie to w przyszłości, bardzo dalekiej przyszłości, to mi nie pasowało. Ale kurczę, słuchajcie, jestem zdziwiony, bo jak wiele może zmienić właśnie to połączenie, bo to sprawiło, że tak jak zapowiadano, że gra powinna przynosić zabawę, fan po prostu. Czysty fan. I faktycznie ona mi przynosi fan. Dzięki temu, że wiem, że nie jestem oszukiwany. Gdy ginę, słuchajcie, to ginę, bo wiem, że popełniłem błąd.
właży w jakieś dziwne pomieszczenia, czy ryzykuje, powiedzmy. Ale kurczę, ale wiem, że popełniłem błąd. A tutaj rzadko mi się zdarza, że są takie sytuacje, że face to face strzelam z przeciwnikiem, pierwszy celuję, pierwszy strzelam, a potem ginę. Nie, nie mam takich raczej sytuacji, a zazwyczaj wtedy przeważam. No chyba, że przeciwnik akurat tutaj zadziałał w jakiś niekonwencjonalny sposób. Tak więc to by było na tyle. Wynik całkiem niezły i soczysty. 51 chyba do 7. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.